Progi inwestycyjne dla przedsiębiorców chcących inwestować w Suwałkach są wysokie na tyle, że po wejściu ich w życie zainteresowanie proponowanymi ulgami znacząco spadło. Na alarm bić zaczęli samorządowcy, ale też i zarząd Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zgodnie z założeniami programu Polskiej Strefy Inwestycji, każdy inwestor, szczególnie działający w sektorze produkcyjnym, jeżeli chce podjąć decyzję o zainwestowaniu środków w rozwój swojej firmy bądź budowę nowego zakładu, ma prawo ubiegać się zgodnie z ustawą o wspieraniu nowych inwestycji, ma prawo ubiegać się o ulgę inwestycyjną. Ona polega na tym, że część nakładów inwestycyjnych w naszej strefie, nawet do 70% nakładów inwestycyjnych, można rozliczyć w naliczonym podatku dochodowym. Takie decyzje my udzielamy na 15 lat i przedsiębiorca, korzystając z tego, corocznie naliczony podatek dochodowy po prostu nie płaci, a pieniądze zatrzymane w firmie kumuluje na swoje cele. Akurat mamy taką sytuację, że te, można powiedzieć, wartości bezwzględne czy procentowe, może tak, ulg są najwyższe w kraju, bo możemy odliczyć dla małych i mikrofirm aż 70% nakładów, dla średnich 60%, a dla dużych firm 50% nakładów. I to są najwyższe ulgi stosowane w naszym kraju. Są to warunki bardzo atrakcyjne, jednakże na części terenu znajdującego się w obszarze decyzyjnym Suwalskiej Strefy wartość wymaganego minimalnego nakładu inwestycyjnego jest bardzo wysoki. Na tyle wysoki, że dla wielu firm stanowi przeszkodę nie do pokonania. One są zróżnicowane w zależności od wielkości firmy i od miejsca, w którym lokujemy te nasze inwestycje. No i tutaj ten słynny przykład Suwałk, które od kilku lat mają próg inwestycyjny dla dużych firm na poziomie 60 milionów, a gminy powiatu suwalskiego aż na poziomie 80 milionów, co praktycznie zablokowało inwestycje od kilku lat w nowych przedsiębiorstwach. Efektem wprowadzenia tego warunku był i wciąż jest dramatyczny spadek zainteresowania inwestorów ofertą ulg. Po wielu alarmujących apelach samorządowców, Zarząd Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej podjął działanie mające na celu zredukowanie bezwzględnie wymaganych nakładów, co z pewnością, gdyby zostało wdrożone, stałoby się efektywnym katalizatorem rozwoju lokalnej gospodarki. My zaczęliśmy oczywiście, no pracujemy trzeci miesiąc jako nowy zarząd, natomiast postawiliśmy sobie kilka nowych celów. Pierwszym była inicjatywa zarządu skierowana do rządu Rzeczpospolitej Polskiej, złożona na ręce pana premiera Tuska, pana ministra rozwoju Paszyka, i ona dotyczy zmian limitów, tych minimalnych limitów inwestycyjnych dla obszarów Polski północno-wschodniej, które są objęte takim programem wsparcia, rządowym programem wsparcia. Otóż w tym programie wsparcia akurat jest zapisana pomoc w formie dotacji dedykowanej samorządom, natomiast nie ma tam bezpośredniego instrumentu, który byłby dedykowany przedsiębiorcom. W związku z tym wystąpiliśmy z taką inicjatywą, żeby na tym obszarze, który jest objęty programem wsparcia, na terenie tych wszystkich gmin obowiązywały najniższe progi inwestycyjne. To w praktyce na przykład będzie oznaczało to, że jeżeli wejdzie ta zmiana, bo to jest zmiana rozporządzenia Rady Ministrów o pomocy publicznej, jeżeli wejdzie ta zmiana, będzie to w praktyce oznaczało, że na przykład w Suwałkach czy w powiecie suwalskim ten maksymalny, czy wymagany próg inwestycyjny dla dużych podmiotów nie będzie już wynosił 60 milionów czy 80, a będzie wynosił jedynie 10 milionów złotych. Według propozycji Zarządu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej średnie podmioty musiałyby podjąć wówczas zobowiązanie inwestycyjne nie na poziomie 6 milionów, a zaledwie 1/6 tej kwoty. Dla małych firm wymagany nakład wynosiłby 0,5 miliona, a mikroprzedsiębiorcy mogliby korzystać z podatkowej ulgi inwestycyjnej po poniesieniu nakładu o wartości zaledwie 200 tysięcy. Ta zmiana będzie dotyczyła dużej części naszego obszaru działania, bo będzie dotyczyła powiatu gołdapskiego, powiatu suwalskiego, sejnińskiego, augustowskiego, sokulskiego, białostockiego, hajnowskiego, siemiatyckiego i łosickiego. Także spodziewamy się, że w rezultacie tego działania ta ilość inwestycji, która będzie realizowana przy wsparciu naszych decyzji o przyznaniu ulg, no znacząco wzrośnie.
Ciesiłkowski po powzięciu informacji o pozytywnym zaopiniowaniu zmiany przez resort rozwoju i przekazaniu projektu do Rządowego Centrum Legislacji uważnie śledzi los wniosku. I teraz jest to w tak zwanej obróbce międzyresortowej, czyli zbierane są opinie poszczególnych ministerstw. Jeżeli ten proces zakończy się, to wówczas będzie to przedmiotem obrad Komitetu Ekonomicznego, a następnie Rady Ministrów. Ja spodziewam się, że ta procedura powinna zakończyć się do końca tego kwartału, czyli do końca września bieżącego roku. Jesteśmy w sprawie uzyskania zmian w rozporządzeniu dotyczącym pomocy publicznej, gdzie zostaną obniżone limity inwestycyjne dla wszystkich przedsiębiorstw inwestujących w pasie gmin i powiatów leżących wzdłuż polskiej granicy północnej i wschodniej, bardzo dobrej myśli i wierzymy głęboko. I rząd, wiem, że jest przekonany do tego, że jest to cenny instrument, który wesprze inwestycje w tym, no powiedzmy, newralgicznym punkcie naszego kraju, gdzie inwestowanie, niejako te zmniejszone limity będą swego rodzaju rekompensatą za zwiększone ryzyko inwestowania.